miasto położone po południowo-wschodniej stronie Iwano-Frankowska. Jest miastem założonym już w XIII wieku. W okresie swojej historii wielokrotnie było dewastowane, palone, grabione przez różne wojska, począwszy od Turków, Tatarów, Kozaków Chmielnickiego, a kończąc na Węgrach Rakoczego. W 1686 roku Jan III Sobieski, król Polski, założył tu obóz wojskowy przed wielką wyprawą wołoską, która miała na celu odbicie Podola i Kamienica Podolskiego z rąk tureckich. W okresie XVIII wieku należało do Potockich. Po pierwszym rozbiorze polskim trafiło do monarchii habsburskiej. Obecnie jest to miasto około 9-tysięczne. Nas interesowało bardzo ze względu na prężnie działającą szkołę polską. Po 1945 roku mieszkańcy z rejonu Tłumacza, samego miasta, zostali wysiedleni na ziemie zachodniopolskie i skupili się oni w ogólnopolskim oddziale Tłumaczan, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Dziękuję.